12, 3:1. I akcja. O, jest Natalia. Pani z matką? A tak. Gratuluję. Moja bohaterka jest 17-letnią mamą, ma na imię Natalia, ma chłopaka Kubę, który stara się jakoś tak sprostać temu trudnemu zadaniu. Natalia w zasadzie sama zaplanowała sobie ciążę i nie było to wpadką, nie było to jakimś zaskoczeniem, po prostu chciała mieć dziecko. No i urodziła. No i tutaj właśnie jest taki urywek z jej takiego codziennego zmagania się z codziennością, z takim ciężkim życiem. Takim pewnym wprowadzeniem w ten cały klimat i w ten świat filmowy było dla mnie, była praca jako modelka. Jeśli chodzi o sam casting, to po prostu było mi łatwiej poprzez to wcześniejsze doświadczenie, bo to praca modelki na tym właśnie polega, że się chodzi na castingi, że się właśnie trzeba pokazać z jak najlepszej strony. Ja się czuję na planie naprawdę super już teraz. Wiadomo, no, te początki były bardzo stresujące i takie, wszyscy się tak do siebie musieli dotrzeć. Teraz już wszyscy tutaj się znamy, wszyscy współpracujemy i jest naprawdę niesamowicie. I myślisz, że chciałabyś jeszcze zagrać w jakimś innym filmie? Jeżeli wszystko poszłoby tak po mojej myśli i po myśli Kasi, i jednak patrząc na siebie w kinie stwierdziłabym, że jednak mogę się w tym odnaleźć, jednak daję radę, no to jak najbardziej. Nie chcę zapeszać, ale na pewno bardzo bym chciała jeszcze grać. To jest naprawdę coś fantastycznego. Drugi film robisz o nastolatkach. O czym to będzie historia? O Natalii, to jest główna bohaterka, która postanowiła mieć dziecko. Tak jej się wydawało, że jej nikt nie kocha. To jest taka jej historia od momentu, kiedy mama zostawia ją samą. Ona rodzi dziecko, mieszkając z mamą swoją, która też miała dziecko w wieku 17 lat. Dziecko jest pewnego rodzaju zabawką, mimo wszystko, że jest to dziecko, to jednak ona jest na tyle niedojrzała. Ona jest w ogóle bardzo niedojrzała, ta bohaterka, więc okej, mam dziecko, jest fajnie, ale jednak mama wszystko za mnie robi i teraz nagle oni zostają we dwójkę, tacy totalnie nieprzystosowani do niczego, mają być rodzicami, stworzyć rodzinę, stworzyć dom i jakoś to wszystko ogarnąć i im się udaje tak sobie. Lubisz pracę na planie? Lubię bardzo i szczególnie, jak wiesz, mając wokół siebie takich ludzi, to tym 3 razy bardziej się chce. Tak rozmawiałyśmy, pewnie nie wiem, czy może dzieciaki ci już mówiły, że one są całe przerażone, że w ogóle, że to kończymy, no bo jakby mamy tutaj jakiś taki swój świat poza wszystkim i chyba będzie szkoda z niego wychodzić za chwilę, bo za 5 dni kończymy. W filmie Baby Blues Katarzyny Rosłaniec gram kobietę, która mieszka obok mieszkania, w którym mieszkają główni bohaterowie, grani przez Magdę i Nikodema. Jakie te dzieciaki mają, malutkie dziecko. To się wydarzyło i próbują się w tej rzeczywistości zmieścić. Także moja postać, ta moja sąsiadka jest pewnego rodzaju obserwatorem. Film jest realistyczny, zresztą inspirowany był i oparty prawdziwymi zdarzeniami, które reżyser gdzieś wyczytała, zetknęła się i jak gdyby na kanwie tych rzeczywistych zdarzeń zbudowała opowiadanie o młodych ludziach. Natomiast jest on wyniesiony w taką, że tak powiem, kolorową i troszeczkę surrealistyczną rzeczywistość. Zresztą to jest właśnie ciekawe, bo nie jest to nieprawdziwe, to znaczy tacy są ci młodzi ludzie, oni rzeczywiście gdzieś poruszają się w innej rzeczywistości niż nam, starszym ludziom, dorosłym generacjom by się wydawało, dlatego myślę, że to jest o tyle ciekawe, że jakby przez oko, czy też przez kamerę właśnie bardzo młodego człowieka widzimy to wszystko, co my, starzy, widzimy zupełnie inaczej. W filmie Baby Blues gram Kubę. Kuba jest młodym chłopakiem, którego pasją jest deska. Jeździ na desce razem ze swoim przyjacielem Ernestem. No i ogólnie rzecz biorąc, życie układało mu się pięknie. Wszystko było cudowne, była tylko deska i to była jedyna jego pasja. No i pojawił się Antoś, czyli syn. No i przez cały film Kuba stara się pokazać, że jest odpowiedzialny i jest w stanie udźwignąć ten ciężar i stanąć na wysokości zadania i sprostać temu zadaniu. Kuba wywodzi się z dobrego domu, zawsze nie miał problemów finansowych, tak więc w sumie mógł sobie pozwalać praktycznie na wszystko i właśnie ta sytuacja, jaka zaistniała, pokazała mu, że jednak życie nie jest takie kolorowe. Ty jesteś pierwszy raz na planie, stresujesz się? Szczerze mówiąc, no już jesteśmy tak na końcówce, że tak powiem, już kończymy zdjęcia, ale ogólnie rzecz biorąc bardzo mi się to podoba. Mam wrażenie, że całkiem szybko się odnalazłem i jakoś nie miałem większych z tym problemów. Już z kamerą trochę miałem do czynienia i w ogóle z występami, gram w zespole od paru ładnych lat. Myślę, że to mi na pewno trochę pomogło. Natomiast no rzeczywiście na początku tak trochę niepewnie się czułem, bo tak poznawałem te wszystkie tutaj, prawda, to życie, które tutaj się wytwarza. Poznałem wielu wspaniałych ludzi, jest naprawdę ekstra. Świetna przygoda. Stara, ten pies, widziałeś co to w ogóle było? Ja, tak.